Świadomość na temat cyberbezpieczeństwa wśród naszych klientów stale rośnie. Klienci zamawiają coraz więcej rzeczy w internecie, coraz więcej paczek otrzymują, więc z każdą taką sytuacją uczą się nowych rzeczy. Jednocześnie cyberprzestępcy również nie stoją w miejscu i wymyślają coraz to nowe sposoby. Dobrą metodą na zapoznanie się z nimi jest odwiedzenie na przykład naszej strony internetowej. Na głównej stronie w zakładce Ważne informacje można się zapoznać z aktualną sytuacją cyberbezpieczeństwa i tam poczytać, jakich działań nie należy podejmować, czego unikać, aby nie dać się oszukać. Klienci firm kurierskich powinni być uważni w całym procesie kupowania rzeczy w internecie. To znaczy, jeżeli oczekują na paczkę i otrzymują jakikolwiek komunikat, warto zwrócić uwagę, czy ten komunikat wygląda na prawdziwy, czy jest wysłany z prawdziwej domeny. W przypadku DHL-a jest to domena dhl.com. Następnie nie powinniśmy dosyłać żadnych pieniędzy, nie powinniśmy dosyłać żadnych dokumentów. Paczka na pewno do nas dotrze. Więc żadna interakcja z naszej strony nie jest potrzebna. Liczba takich wyłudzeń stale rośnie. Tak naprawdę my codziennie przyjmujemy jakieś zgłoszenie od naszych klientów, którzy otrzymali fałszywe wiadomości. Najczęściej są to SMS-y, które informują nas o tym, że trzeba dopłacić za paczkę. W takim SMS-ie znajduje się link, który prowadzi do fałszywej strony płatności. Jeżeli jakaś osoba da się nabrać i poda swoje dane do karty płatniczej lub dane logowania do bankowości, no to wtedy tak jakby te wszystkie dane trafiają w ręce przestępców i są oni w stanie wypłacić z naszego konta wszystkie pieniądze. Jest również oszustwo, również SMS-owe, gdzie jesteśmy zachęcani do tego, aby pobrać aplikację, aby odebrać właśnie zamówienie. Jeżeli pobierzemy taką aplikację na nasze urządzenie, na naszym telefonie zostaje zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które jest w stanie śledzić każdy nasz ruch, w tym wykraść również dane logowania do bankowości internetowej. Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne dla każdej firmy kurierskiej. Mamy coraz więcej klientów, przesyłamy coraz więcej materiałów, więc nasza uważność jest coraz wyższa. Wciąż testujemy nasze procesy i systemy, a jednocześnie zachęcamy naszych klientów do coraz większej uważności. Wartość przesyłanych materiałów również kusi przestępców i tutaj to również powinno nas skłonić do większej uważności na co dzień. Jako DHL podejmujemy wielotorowe działania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim informujemy naszych klientów o aktualnych próbach ataków, tak aby ostrzec ich, aby podejmowali właściwe działania. Po drugie, budujemy bezpieczne systemy. Wciąż je aktualizujemy i testujemy pod kątem bezpieczeństwa, tak aby uniemożliwić atak na naszą firmę i systemy. Również tworząc produkty myślimy o tym, jaki powinien być proces, jaki powinien być flow w tych produktach, aby uniemożliwić atak na naszych klientów.